Dzisiaj, jak co tydzień, zagramy w trzy straszne gry. Ale zanim zaczniemy, chciałbym wam bardzo podziękować za aż 4,5 tysiąca łapek w górę, które zostawiliście pod poprzednim odcinkiem. To wciąż nie jest 10 tysięcy, które próbujemy za wszelką cenę wbić. Ale ja wciąż nie tracę nadziei, dlatego dzisiaj ponownie spróbujcie wbić aż 10 tysięcy łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag hotel, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podoba ci się ta seria i nie chcesz, żeby się skończyła, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. Gra numer 1, kamera feed. Mały magazyn niedaleko twojego miejsca zamieszkania został ponownie otwarty po tym, jak przyjaciel zgłasza się do nas z dobrze płatną ofertą pracy jako stróż nocny, trudno odmówić. Ale nie wszystko idzie tak, jak powinno. Czy przetrwasz? Nie wiem, chcę przetrwać, zobaczymy. Pewnie myślicie, że nie przetrwam pracy na magazynie. Otóż zaskoczę was, otóż kiedyś pracowałem na magazynie, więc znam się na robocie i byłem bardzo dobry. Byłem bardzo dobrym magazynierem. Dlatego ta praca jest idealna dla mnie. Tylko dlaczego jestem w moim mieszkaniu? Idę w stronę okna. Idę w stronę okna. Czy za oknem będzie Hagi, czy może będzie Freddy? Nie, za oknem nic nie będzie. To nasz kumpel. Spokojnie, to nasz kumpel. Jej! Chyba, to był chyba nasz kumpel, albo to był właśnie ten dziwny cień, który bardzo często widzimy po zmroku. Okej, hej, new camera guy, twoja praca jest prosta, po prostu patrz na ekran, za każdym, wszystko jest bezpieczne. You don't have to worry about anything, czyli nie musisz martwić się o nic, nic złego się nie wydarzy. Jeśli się znudzisz, możesz rozejrzeć się po biurze, po okolicy. Powodzenia, okidoki. A więc to nie będzie taka praca na magazynie, jak sobie wyobrażałem, czyli wiecie, noszenie paczek, pakowanie, palety, wózki widłowe i tak dalej. I to będzie raczej... Nie! To jednak będzie to, czyli najpierw napatrzyliśmy się na kamery i mamy takie, wiecie, że no już mam dość tych kamer. Nie będę siedział przy tym komputerze z Windowsem 98 prawdopodobnie. Wygląda to na bardzo stary komputer. Więc postanowiłem, że rozejrzę się po tym jakże pięknym miejscu. O, jest już ciemno na zewnątrz. Wszystko wydaje się takie dziwne. Ojej, to wszystko wydaje się takie dziwne. Jeśli czegoś chcesz, zapracuj na to. To jest idealny slogan na jakby powieszenie go w magazynie. Kokolda su... Soskurwena? Nie mam pojęcia, co to znaczy. Czy ja mogę... Like, dobra. Okej, moja praca mi się znudziła. Idę na magazyn. Tak, zamykam moje biuro. Okej, let's go. Idziemy na magazyn. Nie tłumacz, nie, jakby przetłumaczcie tam to z... Dobra. Keluda with vitamins. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Ta gra jest dziwna i ten uśmieszek też jest dziwny. Okej, chyba muszę zejść na dół. To jest ten magazyn. Jest tutaj dość ciemno i nie podoba mi się to miejsce. Aha, typowe miejsce. Co to jest? Czy to jest fragment kasy fiskalnej? Aha. We are hiring, zatrudniamy. Warehouse manager, potrzebujemy menadżera tego magazynu. I swoją drogą nie jest to jakoś specjalnie duży magazyn. Jakby nie patrzeć na to. Dlatego też, no, pracy nie ma za dużo, tak? Nie musimy jakby ciągle patrzeć na kotek, czemu ktoś tu umieścił kotka? Oh my god, dobra, wiecie co? Za każdym razem jak gram w trzy straszne gry i nagrywam to, to mam takie, ja bym zrobił lepszą grę, ale nigdy jej nie robię, bo... What? Czemu dzwoni telefon? Dobra, mogę wyjść? Dobra, nie mogę wyjść. Już idę, ale to jest głośne! Ten telefon jest zbyt głośny. Ja nie chcę takiego, dobra. Halo? Przestań oddychać do słuchawki, creepie! Jesteś normalny, dzwoniąc o tej godzinie? Co ty robisz? A, i się rozłączył. Jak zawsze pranksterzy, albo... No w sumie to mógł nie... To nie mógł być prankster, bo pranksterzy raczej coś prankują, a... Ten chłop po prostu zadzwonił. O, czysto. Mhm. The toilet at my old job. Zawsze była chyba tam brudna toaleta. Tutaj mamy... Czysto i pięknie.
Okej, okay. Chyba wszystko jest tutaj okej. Tak mi się wydaje, chociaż coś w ogóle jest 1:20, to idealna godzina, żeby wydarzyło się coś złego. O, światła zgasły na dole. Dlaczego? Dobra, jak coś czuję, że jakiś creep przylazł mi tutaj. Przylazł mi do magazynu, którego ja pilnuję. Ha. Dziwne, światła zgasły. Światła zgasły i magazyn stał się bardziej mroczny. Zweryfikować, co tu się wydarzyło. Mamy jakieś mierniki, paczki, no i w sumie jakby nie patrzeć, to nic takiego strasznego. Ha, okej, wszystko wróciło do normy. Czy ja mogę stąd? Potra Vini, 50 metrów. Ha, ciekawe, ciekawe. Idziemy na górę. Wracamy do biura, aby... co? Wszystko... Nic nie jest bezpieczne, ponieważ złe rzeczy się wydarzą. Czemu ktoś coś takiego napisał? On tam... Ktoś stoi w magazynie! I to nie jest dobre. Idę to sprawdzić. Gdzie jest mój jakby pistolet? Albo nie mam nic takiego. Idę sprawdzić na magazynie, co się dzieje. Czemu tam stoi Aha! No to fajnie, to chyba w pierwszym dniu pracy stracę tę pracę. Potrzebuję młotka, aha. Dobra, ktoś mnie tutaj zamknął, młotek. Give me that. Open, wychodzę stąd. I'm out. Mam dość. O, kiedy powiedziałeś o tym swoim doświadczeniu innym, pomyśleli, że oszalałeś przez to, że mało spałeś. Tak czy inaczej, bardzo szybko porzuciłeś tę pracę. Czyli ostatecznie mnie nie wylali z roboty, tylko to ja odszedłem z pracy. Własnowolnie. Zanim zdążyli mnie zwolnić, stwierdziłem: nie, w tej okolicy grasuje jakiś psychol, ja tutaj nie będę pracował. Nie ma takiej opcji. Oczywiście twórca dziękuję nam za zagranie. Linka do gry macie w opisie. Gra numer 3. Twój przyjazny sąsiad. Krótka horrorowa gra w stylu VHS, w której postanawiasz włamać się do domu sąsiada, którego od dawna podejrzewasz o ukrywanie strasznego sekretu. Zabierz kamerę, aby uchwycić dowody przerażających rzeczy dziejących się w tym domu. Czasem mieszkając na wsi trafia się, że mamy jakiegoś takiego dziwnego, creepy sąsiada i nieraz widzimy, jak dzieją się dziwne rzeczy na jego podwórku i ostatecznie, jako iż jesteśmy detektywami, postanawiamy to sprawdzić, co tam się u niego dzieje. Wczoraj w nocy widziałem, że coś jest tutaj nie tak, dlatego dzisiaj postanowiłem, że po prostu włamię się do sąsiada i sprawdzę, co jest nie tak, co on ukrywa. I oczywiście drzwi zostawił otwarte. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Mamy kamerę, która nagrywa. Okej, misja. Sprawdź dom sąsiada. W sumie jakby to jest głupie wchodzić do sąsiada, włamywać się, żeby sprawdzić, jakie sekrety ukrywa i jaki czyn popełnił, i jednocześnie krzyczeć: dzień dobry, czy jesteś w domu? Lepiej po prostu wejść po cichu i sprawdzić ten cały dom, który wygląda na dość podejrzany, szczerze mówiąc. Jakby coś złego się tu wydarzyło. Czy to jest pajęczyna? Tak, to jest chyba pajęczyna w kątach. Wszędzie pajęczyna. Czy ten chłop w ogóle tutaj sprząta? Sprząta? Co jest nie tak z jego kuchnią? Dziwne. Wszędzie się... Nie podoba mi się to. Let's take a picture. Joink. Mam dowód. Evidence collected, 1/6. Zebrałem 1/6 dowodów na to, że mój sąsiad jest satanistą. Bloodstain, wielka plama krwi na ścianie. Stryk, robię zdjęcie. Dobra, mam nadzieję, że go gdzieś tutaj w pobliżu nie ma, bo jak... What? Co tu się wydarzyło? Okej, kibelek. Brudny. W wannie nic nie ma na szczęście. Słyszałem jakieś dziwne dźwięki, jakby jakiś rytuał był tutaj odprawiany. Mam dopiero 2 dowody. Potrzebuję jeszcze 4. Szybko, szybko. Muszę zebrać jak najwięcej. Give me that. Jak najwięcej dowodów i się stąd ewakuować, bo
Skończy się to dla mnie źle. Jego chyba nie ma aktualnie w domu. Poszedł poszukać swojej kolejnej ofiary. I mam nadzieję, że zdążę przed jego powrotem. Oczywiście wszystko nagrywam, jednocześnie robię zdjęcia, no bo wiecie. Investigation. Basen, na pewno coś jest nie tak z basenem. O, akurat z basenem wszystko jest okej, prócz tego, że nie ma w nim wody. To jest chyba najdziwniejsza rzecz. Czy to są jakieś drzwi? Nie. O, to jest po prostu wisząca tekstura. Dobra, okej, spoko, wisząca tekstura, czemu by nie? Takie rzeczy się zdarzają. Dobra, piwnica. Górne piętro. Okej. Mam nadzieję, że w sumie jakby nie patrzeć, chłop ma całkiem duże i pokaźne. Pokaźne mieszkanie. Zrobiłem zdjęcie dokumentów, ale nie wiem, co było napisane, więc prawdopodobnie nic dobrego. Szybko. Muszę się pośpieszyć, bo zaraz będzie. Może zaraz być może po mnie. Co to jest? Laleczka wudu? Czemu mój sąsiad ma laleczkę? Dobra, wudu. Została mi piwnica, najgorsze miejsce. Najgorsze miejsce zostawiłem na koniec. To chyba przeznaczenie. O nie, kotki w piwnicy. Tam mogą być kotki w piwnicy, widzowie. Tam mogą być kotki w piwnicy. Czy to bezpieczne? Czy to bezpieczne miejsce? Okej, wydaje mi się, że nikogo nie ma. Chyba jest git. Dobra, pentagram. Joink. Escape. Aha. I'm out. Szybko, szybko, szybko. What the f... Co to było? Nie mam pojęcia, co ja właściwie zobaczyłem. Niemniej jednak mój sąsiad chyba przez przypadek albo nie przypadek przywołał jakiegoś mini demona w swoim domu. Gra numer 3. Holbrook Hotel. Holbrook Hotel to klimatyczna gra grozy o zabójcy w Holbrook Oaks. Po usłyszeniu hałasu w sąsiednim pokoju hotelowym rozpoczynasz krótką przygodę w mieście. Ucieknij mężczyźnie i dotrzyj do bezpiecznego miejsca, jeśli takowe jest. Chyba jeden z najbardziej obskurnych hoteli, w jakim byłem. Zobaczcie na tę windę. Ta winda mówi jedno. Zaraz się rozwalę, nie warto w niej skakać. Tak więc co? Play, zaczynamy i... Holbrook Hotel. O, wow. Wow. A faktycznie słychać dźwięki, coś jest nie tak. Idź do pokoju numer 297. W pokoju numer 297. O nie. Uwaga, tu się wydarzyło coś złego. Natomiast w pokoju 297 słychać hałas. Niepokojący hałas i jakby nie patrzeć, ten pokój wygląda na bezpieczny. Okej, weź swoją kolację z lodówki. A, czyli to jest mój pokój. czyli ja słyszałem tak naprawdę w innym pokoju. To jest inny pokój. No nie, to nie jest najlepszy posiłek, ale nada się. Okej, siup. I powinienem go zjeść. O, microwave food. Musimy użyć mikrofalówki, aby nasz posiłek się ugotował. W sensie podgrzał. Po prostu. Gotowe. Gotowy posiłek. Usiądź i zjedz. Okej. Usiadłem i jem. To jest jakby... niam, niam, niam. Nom, nom, nom. Pyszności. Beknięcie musi być. Oczywiście, umyj zęby po zjedzeniu posiłku. Okej. Standardowa procedura. Umyj zęby. Szczoteczka. Okej, twórca jakby nie umiał zrobić animacji ewidentnie, ale postarał się, że chociaż dźwięki są mycia zębów, co prawdopodobnie nagrał własne dźwięki. Idź spać. Okej. Czyli teraz prawdopodobnie usłyszę dziwny dźwięk. Podczas spania. Trzecia w nocy, 2:59. Słyszę? Czy jeszcze nie słyszę? Co to było? Oh, czy wydaje mi się, że ktoś to dobiegało z apartamentu obok mnie? Investigate the noise. Oh, wow. To bardzo niepokojące. Oh, to ten apartament. Hello, jest tu kto? 295. Co tu się wydarzyło? Czemu słyszałem te jakieś dziwne dźwięki? Oczywiście. A! Jo! Jo cię dupia! Spadam stąd.
co to jest? Czemu chłop ma nóż? Przepraszam. No. Don't you dare. Jesteś wolny, dobra. Run to elevator. Ale nie... Działaj. Jest, jest, żyje. Powiem tak, żem się z jumpscare'ował. Nawet nie spodziewałem się, że takie coś się wydarzy. Porozmawiaj z mężczyzną. Czyli z tobą mam porozmawiać, tak? Panie recepcjonisto, który jara szluga w takim miejscu. Chłopie, co ty robisz? Chłopie, co ty robisz? Czemu tutaj? Czego chcesz? Proszę zadzwonić na policję. Czy ma pan jakiś telefon? I like your shirt. I like your shirt. Dzięki, goodbye. Dobra, dzwoń na policję, bo tam jest jakiś chłop z nożem i w ogóle wszystko. Najbliższy telefon jest kilka mil na drodze. Daleko, 5 minut drogi stąd. Gdzie jest parking? Na zewnątrz, proszę skręcić w lewo i później w prawo. Goodbye. I'm out. Skręcić w lewo, a później w prawo. Chyba tak. Niebezpieczny hotel. Ja się stąd wynoszę. Znajdź swój samochód. Aha, czyli ja zaparkowałem i zapomniałem, gdzie zaparkowałem. Brawo ja. Skręciłem w lewo, a teraz skręciłem... Co jest grane? O. Oh. Hello. Bądź ostrożny na zewnątrz. To czas nocy. Widziałeś go, prawda? Co się stało? Aha. No, widziałem go. Jakby widziałem, że ktoś z nożem wbiegł mi do pokoju i chciał zrobić coś niedobrego. Is that my car? O, to nie jest mój samochód. Wyglądał jak mój samochód, ale... Czy możecie mnie wypuścić z tego miasta? Znajdź swój samochód. Nie mam pojęcia, gdzie zaparkowałem, nie pamiętam. Chłop mi powiedział, idź w lewo, a później w prawo. No i poszedłem w lewo, a później w prawo. I że niby gdzieś... Nie, na pewno nie tu. Idź w lewo, a później w prawo. Czy ja coś pokręciłem? Gdzie jest mój samochód? Przepraszam bardzo, gdzie jest mój samochód? Ja potrzebuję znaleźć parking, mój samochód i się stąd ewakuować, bo ja nie chcę tu przebywać. To miejsce jest niebezpieczne. W moim pokoju, dokładnie tym. Tutaj był... Nie, przepraszam, tutaj byłem, na końcu. Gdzie się świeci światło, którego nawet nie zgasiłem. Jest morderca. Co to jest? Missing. Ktoś zaginął. O. What the hell? Czemu dzieciak... Czy możesz mi pomóc zejść na dół? Jestem bardzo wysoko. Jasne. Proszę. Aha. No wypadki się zdarzają. No czasem się zdarzy, że ktoś upadnie ze słupa z wysokości 30 cm i uderzy się w głowę i zginie. Czy to moje auto? Nie, to nie moje auto. Nie podoba mi się to. Czy w sumie... Cześć. Dobra, powiedz mi, gdzie jest parking. Jeszcze raz, panie szefie. Dobra, thanks. Dobra, I need to call police. Okej. Parking. Outside this door. Take left and then right. Take left and then right. Ha. Huh. No w teorii to wziąłem left i później right. Czyli jakby parking powinien być w tym miejscu. Tylko że go nie ma. W sensie tam na pewno nie... To musi być gdzieś tu. Znajdź swój samochód. Where is parking? O, tu jest jakiś chłop. Siema. Policja! Nice! Przepraszam, ale... nikt nie jest... Szef powiedział, że nikt nie ma wstępu do tej strefy. Dlaczego? To miejsce jest pod lockdownem. Ktoś zaginął. Okej. Jestem ciekaw, czy mogę znaleźć jakiś sposób, żeby... dostać się do tych śmietników za nim? Ktoś próbował mnie zabić. To nie mój... I miss the part where that's my problem. To nie mój problem. Aha. Super. Chłop mi nie chce pomóc, jest policjantem i po prostu ma wywalone. Śmietnik. O, coś mogę zrobić. Schować się w śmietniku? Ale... Search dumpsters. O, ja mam przeszukać śmietniki. W poszukiwaniu
W sumie nie wiem czego, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia. Przepraszam, panie bezdomny, ale wiem, że to twoja strefa, ale... Wow! That's a twist. Bloody police shirt. To nie wystarczy. Muszę znaleźć more dumpsters at the hotel. Czyli muszę znaleźć więcej śmietników, aby znaleźć cały uniform policjanta. No kto by pomyślał, że coś takiego będzie. Dobra, kolejny... To nie jest dobry śmietnik. Ja tu widziałem kolejne śmietniki. One były gdzieś... bodajże nie tu, a bardziej tu. Dokładnie tak, za hotelem. Przeszukajmy. Szukanie w śmietnikach. Let's go. Boink. Nic. Aha, to w tym musi coś być. Spodnie policjanta. Nie? Wow, disguise glasses. Na pewno mnie nie rozpozna. Perfekt, teraz nie, w ogóle nie rozpozna. Zamienię się w jego szefa i mnie wpuści. Chociaż to mało prawdopodobne, żeby coś takiego. Dobra, okej, dobra. Znajdźcie parking lot. Nie chce mnie wpuścić chłop na parking, ale to nie problem dla mnie, bo ja będę przebrany za policjanta, za niego. Nie wiem, czy to zadziała. To jest tak głupie, ale okej. Hello. Night shift, tu, ha? Również jesteś na nocnej zmianie. Yeah, wo slow night. Czego potrzebujesz? Potrzebuję przejść. Okej, bądź bezpieczny, trzymaj się tam. Nikomu nie ufaj. Kto wygląda podejrzanie. I poszedł sobie. To wcale nie jest tak, że ja wyglądam podejrzanie. Dobra. A! Wystraszyłeś mnie. Przepraszam, co robisz ta w tym miejscu? Straciłem moje lekarstwa. Są w tej alejce. Pomogę ci ich szukać. Okej, lekarstwa dla tego gościa. Czemu ja nie mam latarki? Czy ja w ogóle muszę mu te lekarstwa zanieść, czy po prostu mogę to olać? Ha. O! Okej, może po prostu dam mu lekarstwa i będzie git. Tak mi się wydaje. Dobra, proszę, to twoje leki. Siup. Dziękuję ci. O, możesz mieć te klucze, które znalazłem. Krak, krak. Chłop odleciał w stratosferę. Dobra, idź do samochodu. Akidoki. Idziemy do mojego samochodu i się stąd ewakuujemy. W sumie ten morderca już zdążyłby 50 razy windą zjechać i mnie zadźgać nożem, ale jednak udało mi się. Przeżyłem. A przynajmniej tak mi się wydaje. Bo to już ostatnie chwile na tym parkingu. Więc mam nadzieję, że wszystko się dobrze potoczy. I znajdę mój samochód, który jest tutaj. Mój szary złomek. Oh yeah. Bye bye. Siadam i spadam z tego miejsca. Nium. Dzwoń pod 911. O, to jest lista rzeczy do zrobienia. Zadzwoń pod 911. Znalazłem telefon. Oj, to jeszcze nie koniec. Aha. Dzwonię pod 911, aby wezwać policję na tego gościa. Nie, to 911 dzwoni do mnie. Chyba. E? Halo? 911, co jaki jest twój problem? Zostałem pogoniony w hotelu przez gościa z nożem. To jest mój problem. Okej. Wiesz, gdzie się jesteś bezpieczny w miejscu, w którym się znajdujesz? Nie mam pojęcia. Czy masz samochód? Tu jest niedaleko police station i się rozłączyli. Aha. Fantastycznie. Wsiadam i spadam. O, ktoś przebił mi opony. Okej. Przynajmniej stacja jest niedaleko drogi. Mogę iść na pieszo. No, w sumie autko mi się zepsuło prawie przy samej... przy samym komisariacie policji. Ale mam wrażenie, że... Czy to jest komisariat policji? Probably. Mam wrażenie, że w taką deszczową noc może wydarzyć się coś złego. Nie tu. Police station. Okej. Go. Policjant. Co się tutaj dzieje? O nie. Policja... Co? Po? O, dlatego się rozłączył. To nie był prank. Niedobrze. Musimy przeprowadzić śledztwo. Nie mogę po prostu uciec. Czemu ja mam przeprowadzić śledztwo?
Okej, okay, powinienem gdzieś znaleźć tutaj klucze w pobliżu. Dobra, policjant będzie miał klucze. Proszę mnie, panie policjancie, wpuścić do siebie. No nie, nie wpuści mnie teraz. Masz klucze? Chłopie, masz klucze czy nie masz kluczy? Gdzieś powinny być klucze. A, przeszukać szafki. Nope. Nope. Nic nie znalazłem, niedobrze. Klucze, potrzebuję kluczy. Nie ma? Gdzie są klucze? No come on. Jest! Metalowy klucz. Sprawdźmy, co tu się dzieje. Na posterunku policji. Uciekł więzień. Missing. You! You! Ależ ja? Ależ ja? Ależ ja? Ależ że... Że ja jestem poszukiwany? Watch TV. To coś, co widzę w oddali, to telewizor? Tak wygląda. O! Oh. Obejrzyj telewizor. Telewizję. E? Ale tu nic nie ma w telewizorze. A, usiąść na kanapie. Co się... Holbrook Hotel. I to koniec gry, czyli... Okej, okay, dobra, czyli tym poszukiwanym mordercą tak naprawdę byłem ja. Całkiem dobre, powiem tak, zwłaszcza ten na początku jumpscare w hotelu był mega dobrze zrobiony i nawet trzymała ta gra, że tak powiem, napięcie, ale to chyba nie koniec? A, to koniec.